Cześć, witajcie. Witam was w kolejnym odcinku, gdzie będziemy próbowali grać coś sobie w gwincie. Dokonałem dwóch korekt w tej talii Dagona, tak z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens, więc zagramy z dwie bitewki Dagonem. Jeżeli obie przegramy, to będziemy kombinowali dalej i zagram też tak dla beki starą talią w Eredina Podmróz, która jest jeszcze sprzed kilku tygodni. Nie nadużywaj mojej cierpliwości. Zobaczymy, co tam ciekawego wyjdzie. Teraz lata naprawdę dużo różnych talii, więc póki się jakiś tam archetyp nie nam nie zrobi, to nie będę też jakoś cudował. Mglaka nie chcemy. A zagramy sobie. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czego chcesz? Okej, on gra w to. To my zagramy tak. Będzie jak zechcesz, panie. Ulewny deszcz, okej. Aha, kłopoty idą. Zabijałem za mniej. Dobra. Zrobił to tak. My teraz zagramy. Tak. Dobra, wszedł czystym niebem. Ja to już nie mam się. Raz za wozem, raz na kozie. Zagrał tak, to teraz zrobimy. Magia niesie chaos. Oko. Powiedz, że żartujesz. Nie pocisz się w tej kurcie? Rozświetlimy północ. No na grubo ciśnie. Jasne, nie ma sprawy. Tak jest, wasza wysokość. Ludzkość jest wirusem. Tak, ekimy tak. Jemy tu. No i co? Wygrana pierwsza runda. Zamierzam go docisnąć.
No i poddał grę. Czyli to nawet pykło. Co zmieniłem? Wywaliłem miód, rzuciłem za miód wzmacnianie 5 jednostek w rzędzie, bo tutaj często mamy dużo jednostek w rzędzie. I rzuciłem złotą kartę zamiast dekretu. Coś wrzuciłem zamiast dekretu, teraz wam nie powiem, bo nie pamiętam. Dekret owszem jest przydatny, ale ja kosik innego, nie pamiętam tylko, co ja wrzuciłem, czy ja wrzuciłem Igni? Nawet nie wiem. Nie słynę z cierpliwości. Dobra, gramy teraz z Nilfgaardem. Niestety ta talia jest bardzo zależna od Mulligana i to jest problem, nie? No bo dużo kart chcielibyśmy raczej stąd wywalać. No ale jak to mówią. Bywa różnie, więc zagrajmy drugi mecz. Tu tak naprawdę tylko to. O, płotka mi jest zbędna. Kwestią czasu. Moja moc jest na twoje rozkazy. Okej. Zjadłbym tłuczonych kartofli z gęstym sosem. Nareszcie. Tutaj zagrał tak. Tu my zagramy cyk. Wyciągniemy. Tak to zagrał. My zagramy tak. Dobra. To teraz możemy zrobić tak. Ludzkość jest wirusem. Tekimę drugą. I mamy ładnie. Wygraliśmy tę rundę. Odrzućmy płotkę. I spasujmy, niech on zrzuca się z kart. Ojej, poddał się. No ciekawe. Wygraliśmy kolejną walkę tym Dagonem.
No i lecimy. Lecimy dalej. Trzecia runda. Może nie będę miał aż tyle szczęścia do Mulligana, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważne. Teraz na Kracha trafiliśmy. Koleś ma 81 poziom. Ja pierdzielę, ile on musi grać. Pokaż, co nam tutaj daliście za karcioszki. A, suszę dałem, no, głupi jestem. Raza i zaryzykujemy jedną ekimę, Necker, dobra. No tutaj nie mam jednak tej ważnej karty, ale mam to, więc może nie będzie tak źle. Zeżrę ci serce! Aha, to jest Krach w tę stronę, dobra, kumamy. To zrobimy tak. Okej, okay, wali mi po tym. Czyli zrobił to na grubo. Nie weźmiecie nas żywcem! Idę po ciebie. Dobra, ta jest wyciągnięta. Pramatka daje i zabiera. Zabić, zdeptać, rozerwać. Odwagi, żeby się bić z wildkarlami, co? Takie coś. I teraz, w sumie tak naprawdę, jak to by często latało, to teraz by mi się mogła przydać ta. Jak ona się mu nazywa? Pożoga. Okej, spalił mi 12, czyli poszedł w Igni. Tam mamy to. To my zrobimy teraz tak. I wyciągniemy sobie jeszcze jedną harpię ze stołu. Nasz świat jest w równowadze. Thank you.
Trochę nie to chciałem zrobić, szczerze mówiąc. Ale wyszło jak wyszło, nie? Więc nie będę marudził. Złota jednostka z twojego cmentarza. No to mi nie pykło. Teraz mój miecz ściął trzy głowy za jednym ciosem. Pochyl głowę przed Modron Freją. Poznaj gniew bogini. Dobra. Teraz mnie ściął trzy głowy za jednym ciosem. Dobieg końca! Niestety ta karta się zmarnuje, bo nie mam złotej do użycia, więc źle tam to zagrałem. Powinienem zagrać w Ekimę, pożreć i wygrać tamtą rundę i teraz sobie tutaj się pobawić, a tak to popełniłem głupi błąd. Niech bogini chroni. No właśnie. Złego. Bo tak on by musiał wygrać. No, a ja niestety jestem w dupie. Dwadzieścia punktów to on zrobi bez problemu. Nie mam całego dnia. Ty co zrobisz? Kto ma dość odwagi, żeby się bić z wildkarlami, co? No i niestety przegrałem. To jest swój błąd. Źle zagrana. Źle to zagrałem i mam. Ale nic, no jak widzicie, takie błędy też się zdarzają. No trudno. Dwie wygrane, jedna porażka. Tak naprawdę na własne życzenie, bo później powinienem zagrać Ekimę, zjeść Nekera i byłoby spokojne przebite, wygrana runda. Dobra, ciśniemy jeszcze tym Dagonem. Zobaczymy, jak dalej będzie szło. O, ready. Oj. No dobra, nie wyszło tak najgorzej. On zaczyna. Opór jest bezcelowny.
No dobra, można i tak. No graj, graj, graj. Nie ma ucieczki. Dobra, tak to robi. My wejdźmy z tą kartą. To nie było fajne, co kolega zrobił. No, ale możemy jeszcze zrobić tak. I tak. Sobą. Dobra, taki cwany chciał być. Zróbmy takie, co ty na to? Nie weźmiecie nas żywcem! 10 punktów przewagi. Przed nami tajemnic. Idzie koleś na upartego. To tak będę miał, to i tak nie będę miał dużej przewagi. Dobra, oddam tą.
Yrna Necker. I teraz zobaczmy, czy on spasuje, czy nie. Czy będzie cisnął. Przyszło mu to niestety. Dobra, rzucimy Neckera. Poddasz tę rundę, czy igrasz dalej? Iść nie dalej. Kurde, jak to zrobić teraz? Dobra, on to spasował. Jeden Necker mi wyskoczy. Dobrze. Necker nie wyskoczył, ale zróbmy to tak. No i dobra, udało się to pyknąć. On się wyrzucił bardzo mocno w pierwszej... w pierwszej rundzie. Tak naprawdę, gdyby nie mój błąd, to wygrałbym zdecydowanie więcej tym Dagonem. Ale dobra, to lecimy dalej. Nie jest tak źle, w sumie ta zmiana jest dość zabawna, bo mam tu dużo, uważam, że ta karta Róg Dowódcy lepiej się sprawuje od miodu, ze względu na to, że właśnie jeżeli jest szansa, że dostajemy albo tą złotą kartę do buffowania jednostek w rzędzie, albo tamtym. No jak dostaliśmy tutaj? Dostaliśmy to, więc jest nieźle. Nie chcemy harpi, mglaka. I tu w sumie na upartego. Mamy to. Możemy tak zostać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, tak? Jeśli chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. On ma tą pododkrywanie, które na początku tego pierwszego i drugiego dnia była bardzo popularne. Ona wyciąga tego od jasnej cholery. Wszystko jest już przygotowane. Znów na front. Graj muzyko. No na wyciągane tego jest od cholery, nie?
Dobra. To zagrajmy w ten sposób, tak? Będziemy bronić naszych domów! Wyciągaj to. Dobra, tu zagramy tak. Ester Garemnyt. Mamy to rozegrane tak. Pięćdziesiąt osiem. Tak to zrobimy. Dobra. Nasz świat jest w równowadze. Źle zrzuciłem tego niedźwiedzia, nie? No dobra, rzucaj, Marian. Rzucaj, rzucaj. Próbujemy cię docisnąć. Mamy 3-3. Okej, co jest grane? Znowu jakiś błąd. Ja mam internet. Wydaje mi się, że ja mam. Aha, po stronie przeciwnika wystąpił błąd. No dobra. No to jak po stronie przeciwnika, to po stronie przeciwnika. Ciśniemy dalej. Dla zdrajców jest tylko jedna kara.
No i znowu Emhyr. Co mamy tutaj? Mglaka nie chcemy. Arpi nie chcemy. Możemy tak zagrać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Alba! Okej. Mamy tak. To idziemy teraz tak. On idzie w 33, czyli tak. To my sobie zróbmy teraz. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Mm-hmm. Dobro magii jest dobrem najwyższym. Dobra, już widzę, że są takie talie, w których by się jednakowoż przydała się, jak ona się nazywa, pożoga, tak? Więc dobra, zjadamy tego za jeden, wyskoczy nam ta, uderzy. I dwa punkty. Czy chcemy 7, 8? Czy chcemy na siłę wygrać tę rundę? Tak się zastanawiam. Raz, dwa, trzy, trzy. Dobra, wygramy. Odcedzę się z mglaka przy okazji. Dobra. 12. Czy gramy dalej, czy nie gramy? Pasujmy, niech on wyrzuci się z tych kart. Alba! Dobra, wziął i zrzucił się z tego. Mamy ją. Drugi Necker, no trudno. Może być i tak. Zagrajmy. Tak. Jak będzie miał odpogodzenie, to je wykorzysta.
na razie nie ma. To teraz idziemy pod to i zagrywamy Forosa, żeby nam ufował te jednostki. No. Masz odpogodzenie, czy nie masz? Tyś się rzucił, nie zrzucił, ale nie wiem, no powinien mieć odpogodzenie, bo się zastanawiam, czy zagrywać suszę, czy nie. Mylisz niebo z gwiazdami odkrytymi nocą na powierzchni stawu. Dobra, idzie w to. Chciałbym upuścić nieco krwi. Paul Herzer. Przeciwko tej talii zdecydowanie by się przydała pożoga. Jak sobie życzysz? Moja magia jest na twoje rozkazy. O kurna. Naściągał tego badziewia. Wszystko wali w jeden rząd. Cesarstwo zwycięży. Dobro magii jest masakrat. Masakra. No to mnie porobi ładnie. Dobra robota. Tutaj by się przydała i pożoga, i gradobicie, no ale to trzeba zobaczyć, czy często te talie będę spotykał. Jeżeli tak, no to wtedy trzeba by grać jakąś kontrę pod to, ale na razie nie ma co przygotowywać jeszcze talii konkretnie pod jedną. Porażka, ale nie można wszystkiego wygrywać. I tak uważam, że nie jest źle dzisiaj. Lecimy dalej. Dagonem. Już raz. Trzeba zobaczyć, co będzie grane i to dostosowywać. To nie jest najlepsza talia. Do luchu z nim. To w tle, co słyszycie, to Natka otwiera faworki. Tak, Natka? Dobrze, sukces, faworki otwarte. Dobra. Zaryzykowaliśmy. No on niestety, jak ja zagram zgubę Borosa, to on od razu wyjdzie z Radowidem zblokować to. Jest to drugi Radowid, na którego dzisiaj trafiamy. Do broni! Aczkolwiek, no on wtedy Radowida już zużyje. Okej, ściąga jeszcze tu za
kogoś dużego. 21. Niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Dobra, teraz wejdzie Radowidem. Bo nic innego nie ma w tym momencie do zrobienia. Jednak spasował. Ciekawe. Nie, dziękuję. Dobra. Okej, spasował. Czyli Radowid na me nieszczęście przechodzi dalej. Jest przeraza, dobra. Wyjdźmy z przerazy. No ziomek, wychodzisz. Nie boję się. Interesujące. Dobra. Okej, okay. Wran jest nieźle, się przyda. Harpie odrzućmy. O, jest Maćko. Dobrze. Dobrze. A jak niedobrze, to nieźle. Okej, okay. Wziął mnie łupka. I teraz tak. Zagrajmy. Dagona w mgłę. Zabijałem za mnie. Okej. Gramy teraz Maćka. Jestem smutkiem. No, ale jak to? Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Dobra, zagraj to w inny rząd. Kurna, wszystko gra w jeden rząd. Paskudnik. Dobra, to zagra w inny rząd.
Dobra. Jedźmy z Neckerem. Będzie jak zechcesz, panie. Teraz powinien zejść z Radovidem w tym momencie. Powinien zejść z Radovidem teraz. No schodź z tego Radovida, cholero ty! Co? Ale jak to? Co on zrobił? No dobra, no to wygraliśmy kolejny mecz. Nie wiem, co on chciał zrobić. Czy po prostu się poddał, tylko że w ten sposób. Dociśniemy dalej. Tak, 39. O kurde, zabrakło dwóch punktów do kolejnej 13 rangi.